Hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku z Assassin's Creed Rogue. Ostatnio trenowaliśmy, czyli tyle mogę powiedzieć. Shay ćwiczył podstawy strzelania, walki, polowania, czyli wszystko co takie po prostu w stylu asasyna. Od razu zaczynamy kolejną misję. Where to? Wherever Templar affairs lead us. Leo. It's not like you to set out without a plan. Plan or no plan. We choose our own battlefield. And hey, we're not most at ease when we're at sea. Right you are. Let's set sail. Ale płyniemy, żebym nie narzekał. Spróbujmy tam jak najszybciej dopłynąć. No nie chcę przedłużać. Let's hope it brings us closer to the artifacts. Sir Keely's tasked you with this mission. No. Jakby he tasked me to task you. Tak need to find what was stolen from Mac and Dalshay. Jak najszybciej. To recover the precursor box and manuscript. This is your mission. And what's yours? What's your arse? Achilles doesn't really trust me, does he? Give it time, Shay. Do this for him. For us. Do much more than earn his trust. Liam, you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his papers. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course he corresponds with assassins. Of course. Liam, you could be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. It cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Said like his favorite son. Connor's his favorite and only son. Then Achilles is there. Connor may inherit the house, but you'll be mentor. We'll see. Wróg. Whatever you say, Prince Regent of the Assassins. If you call me that again, I'll throw you in the ocean. Na spokojnie tam dopłyniemy. Nawet nie będę się a temu miejscu się przyjrzeć. Już niedaleko, bardzo niedaleko. Okej, pół mila. I zaraz na miejscu. Tutaj robią nam przyśpiewki, tak zwane szanty. Dobra, możemy już zwolnić na tyle, ile możemy. I na miejscu, i zaraz zaczynamy misję. Od razu. Zakręćmy bardziej w lewo. Zasumujemy. My nie jesteśmy Edwardem Kenwayem, żeby sobie takie rzeczy czynić, więc my po prostu standardowo wskoczymy. Mamy tutaj Francuzów, tak, za armię, poziom 32. Od razu rozmawiamy. Majster, żeglarz, żołnierz, szpieg. I nie wiem jak to dalej zrymuje. Ale zaczynamy misję. Trust me, you will sell those lobster by the ton in France. Ah, the cabbage farmer has returned. About time. We have a lead on that curious manuscript. I'd be surprised if you can read it. No one can read it, imbecile. This is why the Templar are taking so long with it. But one of our allies has caught a glimpse of their work. A pirate? A spy who worked with the pirate. We set sail for Anticosti. That should prove a good test for this floating cesspit you call a ship. How trustworthy are the pirates? I consider them brothers. When the time comes, they will lend aid and help us fight the Templars. If only the roast beef would realize the Templars were pulling their strings. Are the Templars truly in control in the colonies? Not quite, but their influence reaches far and wide. And what about the spy we meet? You need not worry about Le Chasseur. He is loyal to the Brotherhood. As it happens, he also has friends in both the French and English fleets. And he knows more about what goes on in these parts than you can ever hope to learn. So Liam, what could you tell me about Adewale? You obviously admire the man. Aye. I had the honor of working with him once. I've never known anyone who'd done so much for our cause.
was much more than that. Adewale was already a liaison before joining the Brotherhood. He was a pirate. The scourge of the West Indies. Luneta. Tylko jak my możemy użyć tej lunety? Możemy przyglądać się, jaki ma towar i jak potężny. Przytrzymać górny slot i za pomocą prawej gałki się rozglądać. ART i LT to jest przybliżanie, oddalanie. Ok. Rubbing elbows with the likes of Blackbeard, Woods Rogers and Calico Jack Rackham. Vessel, and she looks to be in trouble. That's fine indeed. Perhaps we should aid her journey to the bottom of the sea. Let's not be too hasty. She's full of crown cargo. Take a look through your spyglass and see for yourself. Pretty sight. I say this is a good day to lighten King George's pockets. Be careful. A few shots should be enough to cripple her. Too much damage and she'll go down with all souls. It all spoils. We can board and loot her before the crew knows what happened. Może teraz użyjemy zwykłych dział. Teraz walimy nieco mocniej. Dobra, po sprawie. Kurde, ja już myślałem, że to załatwione, ale nas zaskoczono. Ale nam się obernie. Dobra, ruszamy. Czyli teraz zaczniemy nasz pierwszy abordaż. Hold your fire. Tak. Don't want to sink her. Now's the time. Let's board her. Dlatego dobrze, że zatrzymałem maksymalnie pokład, by mieć lepszą zwrotność. Dobra, jedziemy. Show them what's for, Captain. Come on, man. The spoils are ours. For the Morrigan. Robią załogę. Nie mamy tych kanonierek. Poczekamy, aż oni się przybliżą. Nie będę Dobra, mieszczę. Au. Mieszczę sztylet. Ja na ostrze nie walczę. To jeszcze. Szybko posprzątał pierwszy garnizon. Mniejszy garnizon od naszego, ale to i tak zawsze coś. Dostaliśmy drewno, metal, płonący olej. Jednego członka załogi. Nie potrzeba nam naprawy, więc poświęcimy drogi statek. Przynajmniej zdobędziemy funty. Dobra, to pomijamy, bo to jest nieistotne. No. I didn't realize there was a brotherhood in Haiti. Yes. François McCandell is their mentor. He gathers many of his assassins from the Maroons. Those are escaped slaves and their children, right? They are. A shame, though. They escaped terrible conditions only to be killed in an earthquake. But Haiti's a French colony, no? Aye, it is. Is this the place? I see nothing but fishermen and their gear. First aid and fishing go hand in hand. It will serve our purposes well enough. The French fish these waters first, but King George is laying claim to more every year. The locals are caught in the middle. You'd better borrow some coin. Bartering with an empty purse won't get you very far. Tylko tyle, ile nam się po prostu zasłużyło. Dobra, no to zaczynamy upgrade naszego Morrigan.
What service can I provide? No okej, to kupujemy po prostu te pierwsze lepsze ulepszenia, czyli pancerzyk kadłuba i armaty burtowe. Czyli to, co nas właściwie było stać. Co jeszcze możemy? Dobrze, zobaczę. Wszystko na razie zablokowane. Możemy sprzedać ładunek bądź towary łowieckie, w tym tyle skór zająca, z tego co przynajmniej widzę. Muszę tylko zobaczyć, czy jest tego wart sprzedawać, bo jak tak, to zawsze będzie to. A ładunek, tytoń, o kurde. Mamy tytoń cały za 7500. Kamienie, płótno, drewno, to jest chyba to potrzebne. A tytoń to można sprzedać. No to tytoń sprzedamy, nie? Reszta to jest przydatne do renowacji. To tytoń na sprzedaż. No to zarabiamy grube hajsy. Tylko jeszcze się muszę dowiedzieć, czy jaką konkretną ilość tej skóry króliczej mam sprzedać, żeby mieć kolejne hajsy. No. Lekka renowacja. Lol. Myślałem, że się statek tak buduje. Tak mi się wydawało. My thanks for your trust, Captain. Dobra, teraz chcę zobaczyć jeszcze wytwarzanie. Co my tu jeszcze możemy zdołać? Zając polarny. Tak, muszę dobrze patrzeć, ile mam tego sobie zostawić w tych składach. Zając polarny. Tutaj jedna sztuka, no to 51 mamy sztuk. 51 sztuk, no to i tak nieźle na to wyjdzie. 510 funtów. No, zostaje nam tylko tyle, a kości zostawiamy. Mam do 51 sztuk. Jeszcze sobie pogadamy. Wiem, mógłbym to robić poza materiałem, ale to akurat, żebym miał z głowy. Dobra. No i 3570 funtów, no to mamy w sumie aż 11 tysięcy, prawie 12. Jest git, tą skórę sobie zostawiamy. A reszta... Właśnie, możemy coś jeszcze kupić. Jestem ciekaw tylko, czy wszystko jest kompletnie zablokowane. O nic, nie damy rady. O, mamy kolejne wyzwanie ukończone. A teraz to płyniemy do fortu Anticosti. A nie będziemy tutaj robić żadnych lutów. Ruszamy w kolejny rejs. Indeed. The chasseur is waiting for us. The sea between here and Anticosti is rough, Captain. The Morrigan seems sturdy enough for the challenge. Tutaj też można widzę zacumować po obu stronach. Jednak jest to możliwe. Ships ahoy! More fishermen from Persei. Trzeba teraz uważać na przeciwników, tym bardziej. Enemy ships! They're sinking the fishing boats. You must believe those fishermen strayed into their waters. Wolałbym nie wchodzić. Serio? What say you? Sink every last one of them. Nie doczekam się momentu walki. For once, I find myself agreeing with you, Shay. Stranger things have happened. Dobra. Dobra, zatapiamy. Short sail! Get off the squall! Reef the mains! Fire! Odtapiamy. Jak tylko możemy. Fire! Ready here! Fire! Yeah! They're firing, sir! Fire! Pray, Captain.
prostą. Jeszcze żeśmy nie potopili. Nie. Dobra, ostatni. Ale się rozwinęły skały lodową. And let us go on. Not too far from Antipas. Jeszcze jeden statek na Zatrzymamy bydlaki. Teraz już jest posprzątane. Ostatecznie. Ruszamy na Antykostę. If you cannot breathe deep and enjoy it, the Templars stick to this continent like tar. I won't feel liberated until we pry them off. Seems to me we should just talk to them like men instead of skulking around. And would you smile and wish them a good day as they lay their boot on your neck? Never forget. We have enough of this. Statek się sam rozpadł. Można powiedzieć, że to była fregata. Będziemy podbierać to, co tutaj na morzu leży. Zawsze jakiś zysk przyniesie. Dobra, zwolnij. Powiew wiatru nam bardzo utrudnia zakręty. Teraz trzeci. Zap the ship here, Captain. Morrigan. Arrived at Anticosti Island. Szybko żeśmy trochę zabili z nim pieniędzy. Teraz można spokojnie biec. Nikt nam nie zabroni. Odpaliłem sobie trochę ciuchy. Bardzo taki szczegół. Idziemy od razu do celu. Nie będę zbierał. Nie ma sensu nawet. Okej. Okay. Podbiegamy do budynku i w interakcji pójdziemy. Take a look at this. I borrowed these plans from a Royal Navy ship of the line. They are like nothing I have ever seen. Good. We could use some more powerful weapons. Le Chasseur, allow me to present our associate, Sheikh Cormac. Gentlemen, I have news. On this same ship, I spied the manuscript you seek. It was written in an exotic language I did not recognize and was full of drawings, plants, and animals out of an opium dream. Were there no charts, no maps? No. There may have been some kind of code, but neither I nor the roast beefs could ken it. Where is the manuscript now? The man who brought it said a man named Washington sent him. I know that name. He's an important Templar, isn't he? He is. Lawrence Washington has great ambitions that Templars have helped fulfill. Shay, let's return and find him. You, sir, have our thanks. To omówiliśmy plan, dosyć szeroki, na którym po prostu będziemy polować na Lawrence'a Washingtona. No, na setkę żeśmy zrobili kolejną misję. I wiecie co, od razu skończymy odcinek bez przedłużania. Dziękuję bardzo za obejrzenie trzeciego odcinka z Assassin's Creed Rogue. Możecie ocenić, dać dużo lajków oczywiście, napisać konkretne komentarze, czy byście czegoś innego nie chcieli. Oczywiście jeszcze tam wrzucę między Assassinem Undertale'a. Tam po prostu wrzucę ten odcinek, tylko już w drugiej części. No i co tyle jeszcze mogę powiedzieć. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Do następnych materiałów. Yo.